Kobieta mieszkająca nieopodal lasu posiada niezwykle ciekawy poranny rytuał. To, co robi, może powodować śmiech, ale efekt z pewnością niejednego rozczuli. Kobieta mieszkająca w Stanach Zjednoczonych codziennie jest odwiedzana przez niezwykłego gościa. Mają swoją małą tajemnicę, a ich więź jest wyjątkowa chyba w skali światowej. Kobieta woła w stronę lasu. Kobieta spokojnie, bez stresu wychodzi przed swój dom i zaczyna krzyczeć w stronę pobliskich drzew. Chociaż krzyk nie jest tutaj najlepszym słowem, bo bardziej można to określić jako nawoływanie. Nie uwierzycie, kto po krótkiej chwili pojawia się na horyzoncie. W stronę uśmiechniętej kobiety codziennie przybiega mały jelonek. Kobieta zachowuje się w stosunku do niego, jakby właśnie przybiegł do niej pies, którego wypuściła na świeże powietrze, ale nadszedł czas, żeby wrócił do domu. Możliwe, że zwierzę uważa się właśnie za pupila tego domu i czuje się jak u siebie. Gdyby nie film, to nikt by nie uwierzył. Kobieta została nagrana przez swoją koleżankę, która była z nią akurat jednego z poranków. Mały jeleń posłusznie poszedł za nimi do domu i stanął grzecznie, prawdopodobnie w oczekiwaniu na swój ulubiony moment w spotkaniu. Kobieta wcześniej napełniła butelkę mlekiem w proszku i dodała tam wody, tworząc miksturę dla swojego gościa. Jelonek, gdy tylko dostaje taką możliwość, łapczywie zabiera się do jedzenia przysmaku, a widok jest niesamowicie rozczulający. Smoczek z ogromną zachłannością, jakby martwił się, że zawartość butelki zaraz wyparuje. Dzisiaj grzeje, 1. Szpitale rozsyłają pilne SMS-Y do Polaków. Komunikat najwyższej rangi 2. Porażające słowa o ryzyka o sytuacji związanej z wirusem. Posumował krótko: nie taka dzika natura symbioza, jaka zachodzi między tą dwójką, jest naprawdę do pozazdroszczenia, chociaż wielu ludzi zajmujących się dziką przyrodą może się zdziwić. Kobieta czerpie plusy z mieszkania przy lesie w postaci nie tylko bliskości drzew oraz spokoju, jaki ma dzięki oddaleniu od sąsiadów, ale także za sprawą odwiedzin tego słodkiego, dzikiego sąsiada. Choć może nie jest to do końca bezpieczne i mamy nadzieję, że mama małego jelonka nie ma nic przeciwko temu, ale można powiedzieć, że tych dwoje tworzy jedyną w swoim rodzaju rodzinę zastępczą. Najlepsze newsy dnia, źródło, Webiusy. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.